Granice dotyku. Dotyk to szczególny przypadek przekraczania granic. Jest to przekroczenie granicy cielesnej. Czynności uważane przez wiele osób za przyjazne, takie jak dotknięcie ramienia, objęcie, przesunięcie dłonią po plecach, przytulanie czy nawet zwykłe zbliżenie się, dla niektórych mogą stanowić przekroczenie granicy komfortu i bezpieczeństwa. Nie są one dla nich sytuacjami normalnymi i zwyczajnymi, codziennymi. W otoczeniu tolerującym, akceptującym, a nawet zapraszającym takie zachowania, może dochodzić do wielu naruszeń bez świadomości osób naruszających i tych, którzy doświadczają naruszeń. Norma społeczna akceptacji takiego zachowania może być na tyle silna, że pomijamy nasz dyskomfort, a w dłuższym terminie uczymy się go wypierać i ignorować, co nie oznacza, że przestaje on istnieć. Dlatego warto poznać swoją prawdziwą granicę akceptacji dotyku. Niniejsze ćwiczenie służy przyglądaniu się i uczeniu się tego szczególnego procesu w życiu, jakim jest akceptowanie dotyku innego człowieka. Jego celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, ile dotyku jestem w stanie przyjąć i od kogo. Jakiego rodzaju dotyk chcę przyjmować i kiedy dotyku jest już za dużo? Gdzie jest moja granica? Ćwiczenie dostarcza informacji na ten temat poprzez sygnały z ciała, które ludzie w codziennym życiu często zaniedbują. Odczytanie tych sygnałów może wymagać większego skupienia i troski o możliwość ich zauważenia przez umysł. Wariant pierwszy: w podgrupach 3 do 6 osób. Ćwiczenie polega na opieraniu rąk. Praca przebiega w wolnym tempie, z dużym skupieniem. Uczestnik staje według własnego uznania, na przykład wewnątrz kręgu, przodem do osób, które będą go dotykać lub plecami do nich. Pozostali uczestnicy stoją na wyciągnięcie rąk od ochotnika. Powoli, nie wszyscy na raz, w jednym momencie podnoszą ramiona w kierunku ochotnika i dotykają dłońmi jego ciała: ramiona, plecy, kark, głowa. Ręce, dłonie, biodra zatrzymują się, jeśli ochotnik daje sygnały przekraczania granic dotyku. Grupa kontynuuje ćwiczenie do momentu uzyskania optymalnego dotyku dla ochotnika. Ochotnik ma prawo się wahać, poszukiwać, sprawdzać, zapraszać do dotyku jedne osoby, a zmniejszać zgodę na dotyk innych osób. Może zrezygnować z dotyku kogoś całkowicie. Zadaniem prowadzącego jest monitorowanie, korygowanie dotyku dotykających, a także wzmacnianie ochotnika w obserwacji i deklaracji swoich granic. Wariant drugi, w podgrupach czteroosobowych, praca również przebiega w wolnym tempie, z dużym skupieniem. Uczestnik staje według własnego uznania, np. wewnątrz kręgu, przodem do osób, które będą go dotykać, lub plecami do nich. Pozostali uczestnicy podgrupy kolejno opierają się ciałem, plecami, ramionami, klatką piersiową, o ciało ochotnika. W tym wariancie wywierają znacznie większy nacisk na ochotnika niż w poprzednim. Mogą opierać się różnymi częściami ciała, mogą testować siłę, obciążenie, jednak zatrzymują się, jeśli ochotnik daje sygnały przekraczania granic dotyku. Grupa kontynuuje ćwiczenie do momentu uzyskania optymalnego dotyku dla ochotnika. Ochotnik ma prawo się wahać, poszukiwać, sprawdzać, zapraszać do dotyku jedne osoby, a zmniejszać zgodę na dotyk innych osób. Może zrezygnować z dotyku kogoś całkowicie. Zadaniem prowadzącego jest monitorowanie, korygowanie dotyku dotykających a także wzmacnianie ochotnika w obserwacji i deklaracji swoich granic. Wariant 3. W podgrupach od 3 do 8 osób zachowujemy spokojne tempo pracy, skupiamy się. Ochotnik leży według własnego uznania, na przykład na brzuchu, na plecach, na boku lub wewnątrz kręgu. Pozostali uczestnicy naciskają na ochotnika dłońmi. Początkowo układają jedynie dłonie na ciele ochotnika, a następnie stopniowo zwiększają nacisk aż do oparcia się o niego. Wszyscy uczestnicy powinni natychmiast zaprzestać dotyku, jeśli ochotnik zasygnalizuje przekroczenie granic. Celem grupy jest kontynuowanie ćwiczenia aż do osiągnięcia optymalnego dla ochotnika dotyku. Ochotnik ma prawo wahać się, poszukiwać, sprawdzać. Może zapraszać do dotyku niektóre osoby, a od innych oczekiwać ograniczenia dotyku. Ma także prawo zrezygnować z dotyku określonej osoby. Zadaniem prowadzącego jest monitorowanie, korygowanie dotyku dotykających oraz umacnianie ochotnika w obserwacji i deklaracji swoich granic. Osoba przyjmująca obciążenie powinna skupić się na obserwacji własnych reakcji, przede wszystkim na odczuciach o niewielkim natężeniu, niepokoju, dyskomforcie, strachu, obrzydzeniu, niechęci bólu, chęci ucieczki, odepchnięcia, odsunięcia osób. Jeżeli osoba przyjmująca obciążenie dostrzeże jakiekolwiek z tych odczuć, powinna natychmiast o tym poinformować, nawet jeśli nie jest w stanie jednoznacznie zidentyfikować i nazwać doświadczane uczucia. Osoba dotykana może także wykonywać ruchy o różnym natężeniu, które mogą informować innych o doświadczanych trudnościach i pozwolić im na dostosowanie dotyku. Osoby dotykające powinny pozostawać w stanie podwyższonej czujności na sygnały płynące od dotykanej osoby i reagować na nie tak, aby nie wywoływać poczucia przekroczenia granic przez nadmiarowy dotyk. Teraz wyjaśnię Ci, jak postępować, gdy ktoś narusza Twoje granice fizyczne, oraz podam praktyczne przykłady. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że Twoje granice zostały naruszone. Jeśli ktoś Cię dotyka, a Ty tego nie lubisz, to jest to naruszenie Twoich granic. Może to być trudne, szczególnie jeśli dotyk jest społecznie akceptowany, jak klepanie po ramieniu czy przytulanie na powitanie. Ważne jest jednak, aby słuchać swoich uczuć i reagować, gdy czujesz się niewygodnie. Następnie musisz zdecydować, jak chcesz zareagować. Możesz zdecydować, że chcesz porozmawiać z tą osobą na osobności, aby uniknąć niepotrzebnego napięcia lub konfliktu. Możesz również zdecydować, że chcesz porozmawiać o tym na miejscu, jeśli czujesz, że jest to odpowiednie. Ważne jest, aby zareagować w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej komfortowy. Kiedy jesteś gotowy, powiedz tej osobie, że jej dotyk jest dla ciebie niewygodny. Bądź jasny, asertywny i szanujący. Możesz powiedzieć coś w stylu. Zauważyłem, że masz zwyczaj mnie dotykać, kiedy rozmawiamy. Rozumiem, że to może być dla Ciebie naturalne, ale dla mnie jest to niewygodne. Czy mógłbyś tego nie robić? Pamiętaj, że masz prawo do swojego ciała i przestrzeni osobistej. Jeśli ta osoba nadal nie szanuje Twoich granic, możesz musieć podjąć dodatkowe kroki. Może to obejmować unikanie fizycznego kontaktu z tą osobą, zgłoszenie sytuacji odpowiednim osobom, lub nawet ograniczenie kontaktu z tą osobą, jeśli to jest możliwe i czujesz, że jest to konieczne. Przykładowe scenariusze. Scenariusz jeden w pracy. Twój kolega z pracy ma zwyczaj klepać cię po ramieniu, kiedy mówi do ciebie. Czujesz się z tym niewygodnie. Możesz powiedzieć: Zauważyłem, że masz zwyczaj klepać mnie po ramieniu, kiedy rozmawiamy. Rozumiem, że to może być dla Ciebie naturalne, ale dla mnie jest to niewygodne. Czy mógłbyś tego nie robić? Jeśli kolega nadal tego nie szanuje, możesz powiedzieć: Już o tym rozmawialiśmy. Prosiłem Cię, abyś przestał mnie klepać po ramieniu. Czy mógłbyś szanować moją prośbę? Scenariusz 2 na spotkaniu towarzyskim. Twój znajomy ma zwyczaj przytulać cię na powitanie, ale ty tego nie lubisz. Możesz powiedzieć: Wiem, że jesteś osobą, która lubi przytulać na powitanie, ale ja się z tym nie czuję komfortowo. Czy moglibyśmy się przywitać bez przytulania? Jeśli znajomy nadal tego nie szanuje, możesz powiedzieć: Już o tym rozmawialiśmy. Prosiłem cię. Abyś przestał mnie przytulać na powitanie. Czy mógłbyś szanować moją prośbę? Scenariusz 3 w rodzinie. Twój kuzyn ma zwyczaj dotykać cię, kiedy żartuje. Czujesz się z tym niewygodnie. Możesz powiedzieć: "Zauważyłem, że kiedy żartujesz, często mnie dotykasz. Dla mnie jest to niewygodne. Czy mógłbyś tego nie robić?" Jeśli kuzyn nadal tego nie szanuje, możesz powiedzieć: Już o tym rozmawialiśmy. Prosiłem cię, abyś przestał mnie dotykać, kiedy żartujesz. Czy mógłbyś szanować moją prośbę? Pamiętaj, że masz prawo do swojego ciała i przestrzeni osobistej. Jeśli ktoś narusza twoje granice, masz prawo to wyrazić i oczekiwać, że te granice będą szanowane.